czy zdarza się wam mieć taki niesmak, że za dużo padło słów, takich słów, którymi próbowałem zdobyć drugiego człowieka, którymi starałem się pokazać, jaki jestem fajny, zdobyć sympatię mojego rozmówcy. Właściwie nie wiadomo po co. Mnie się to niestety wcale nierzadko zdarza. Kiedy łapię się na tym, że próbuję pokazać, jaki jestem fajny, jaki jestem otwarty. Niby to wszystko ma służyć temu, żeby ktoś spojrzał życzliwszym okiem na Kościół, na zakon, ostatecznie na Jezusa. Ale obawiam się, że za dużo jest we mnie też takiej chęci, żeby po prostu fajnie wypaść, żeby ludzie poklepali mnie po ramieniu i mówili: super gość. Dzisiaj Jezus ostrzega przed tym swoich apostołów. Mówi do nich takie tajemnicze zdanie: nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Pozdrawianie w świecie kultury wschodu to była bardzo długa czynność, która miała pokazać, że ja jestem w tej konwencji, że jestem człowiekiem gościnnym, pełnym życzliwości, że jestem fajny. Szkoda czasu na pokazywanie swojej fajności.